niedzielę przy ulicy Koszarowej w Staszowie kibice zobaczyli dobre piłkarskie widowisko, które było nie tylko walką o ligowe punkty, ale również o prymat w powiecie staszowskim. Pogoń podejmowała bowiem lokalnego rywala, a zarazem lidera rozgrywek drużynę Czarnych Połaniec. Jak przystało na derbowy pojedynek, nie zabrakło walki, ładnych akcji i oczywiście goli. Derby przyciągnęły również 500 kibiców obydwu drużyn. Lepiej mecz rozpoczęła Pogoń, która już w 5. minucie mogła objąć prowadzenie. Krystian Rzepa wbiegł w pole karne i znalazł się sam na sam z bramkarzem gości Brzostowiczem, ale minimalnie chybił. Przez kolejne 20 minut obydwie drużyny wiele uwagi poświęcały grze obronnej, dlatego też wszystkie ataki kończyły się na obrońcach. W 24. minucie na strzał z dystansu zdecydował się zawodnik gości Materkowski, ale Głód był na posterunku i sparował piłkę na rzut rożny. W 30. minucie Pogoń mogła objąć prowadzenie. Szybką kombinacyjną akcję strzałem z 25 metrów wykończył Konrad Wójtowicz, ale piłka wylądowała na poprzeczce. Powodzenie staszowianom przyniosła akcja z 37. minuty. Piotr Malec prostopadłym podaniem uruchomił Krystiana Rzepę, a ten mając przed sobą Brzostowicza tym razem się nie pomylił i gospodarze objęli prowadzenie. W 45. minucie mogło być już 2-0, ale po strzale Krzysztofa Baczewskiego z rzutu wolnego na drodze po raz kolejny stanęła poprzeczka. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem Pogoni i nic nie wskazywało na przegraną gospodarzy. Jednak po przerwie w drużynie gości skutecznością błysnął lider klasyfikacji strzelców czwartej ligi Piotr Kamiński. Już w 48. minucie Kamiński niczym wytrawny sprinter uciekł obrońcom gospodarzy i będąc sam na sam z Głodem strzelił nie do obrony. W 52. minucie Pogoń mogła odzyskać prowadzenie za sprawą Krystiana Rzepy, który znów stanął oko w oko z Brzostowiczem, ale ten instynktownie przeniósł piłkę nad poprzeczkę. W 54. minucie było już 2-1 dla gości. Piotr Kamiński z 30 metrów wykonywał rzut wolny, a Głód tak niefortunnie interweniował, że piłka wtoczyła się pod jego rękami do bramki. Pogoń za wszelką cenę starała się zmienić niekorzystny rezultat i trzeba przyznać, że stworzyła kilka bramkowych sytuacji. W 60. minucie Dominik Kaczmarczyk przegrał pojedynek z Brzostowiczem. W 63. minucie piłka po strzale głową Piotra Malca zmierzała w okienko bramki Czarnych, ale znów na posterunku był Brzostowicz. W 66. minucie Artur Walasek uderzył z rzutu wolnego obok słupka. Goście nastawiali się w tym okresie na wyprowadzanie groźnych kontrataków. W 73. minucie jeden z nich zakończył się powodzeniem i było po meczu. Lewą stroną boiska kontratak wyprowadził Cisło, który dośrodkował w pole karne, gdzie na piłkę czekał niepilnowany Kamiński i wślizgiem z 10 metrów wpakował piłkę obok interweniującego Głoda. Klasyczny hat-trick Piotra Kamińskiego pozbawił gospodarzy nadziei na zwycięstwo, którzy nie atakowali już z takim animuszem. W 85. minucie rozmiary porażki mógł zmienić jeszcze Artur Kidoń, który znalazł się sam na sam z Brzostowiczem, ale ponownie bramkarz Czarnych wyszedł z tego pojedynku zwycięsko i derbowy pojedynek zakończył się zwycięstwem gości. Czarni odnieśli 15. zwycięstwo w sezonie i umocnili się na pozycji lidera, a Pogoń doznała 5. porażki i spadła na 6. miejsce w ligowej tabeli. Z przebiegu gry nie byliśmy wcale drużyną lepszą, a wydaje się, że w pierwszej połowie stworzyliśmy kilka sytuacji, które powinny zakończyć się golem i wydawało się, że będziemy ten mecz mieli pod kontrolą. W przerwie zmieniliśmy napastnika za napastnika. Myślałem, że to bardziej wpłynie na grę ofensywną, no ale niestety błąd w środku pola Konrada Wójtowicza, zagrana piłka do boku, następna kontra. Przegraliśmy mecz 3-1, no ale no, nie byliśmy zespołem gorszym. Wydaje się, że stworzyliśmy widowisko przyjemne dla oka. No szkoda, że zabrakło skuteczności i szczęścia, bo wydaje mi się, że z przebiegu całego meczu nie zasłużyliśmy na porażkę. No ale cóż, no, przegraliśmy, trzeba grać dalej. Spodziewaliśmy się, że będą tak grać, mają dwóch dobrych napastników, że będą grali wysoko w pierwszej połowie. Później szli dwie bramki z kontry, wiadomo, lepiej się gra. Nam pozycyjny atak nie idzie jak chyba nikomu w polskiej lidze. Derby rządzą się swoimi prawami. Trudny ten teren, choćby nawet po ostatnich wynikach Pogoni widzieliśmy, że tam jednak drużyna Pogoni dobrze sobie radziła. No jednak udało się. No, troszkę niespodziewanie popełniliśmy błąd w pierwszej połowie, gdzie nas to kosztowało 0-1 do przerwy, ale zdeterminowani na drugą połowę wyszliśmy. Jednak udało się te trzy bramki strzelić i dowieść do końca. Także no, dobrze zagraliśmy. W następnej ligowej kolejce, która odbędzie się 1 maja o godzinie 17, Pogoń zagra na wyjeździe z Lubrzanką w Kajetanowie. Natomiast następny mecz ligowy kibice w Staszowie zobaczą 4 maja o godzinie 17, a przeciwnikiem Pogoni będzie beniaminek rozgrywek Klimontowianka Klimontów.